Tak więc chciałem was wszystkich przywitać. To jest mój pierwszy w sumie wystąpienie na Gry Akademii w historii eventu. Nie wiem, czy tutaj są osoby, które mnie kojarzą, oprócz tam jednej z tyłu. Dobra, jest kilka osób, to dobrze. Więc krótko się przedstawię na początku, potem omówię temat. Takie pytanie też również szybkie. Czy jest tutaj ktoś po AST, albo ma jakieś zainteresowanie, wykształcenie w komiksach? Nie, czy nikt mnie nie będzie hejtować, za głoszenie herezji, to dobrze. Tak więc tematem mojej pracy jest, co może być uważane za udane użycie formy komiksów, grach, wideo. Był to temat mojego eseju, dość ciekawy. Moje imię to Tomasz Kaczmarek, studiuję na Brunel University, to jest w zachodnim Londynie. No i więc zacznijmy tak mocno i szybko, bo wiem, że mam niewiele czasu, tylko pół godziny, więc będę trochę przyspieszył czasem, zobaczymy jak to będzie wszystko działać. A więc kim jestem? Nazywam się Tomasz Michał Kaczmarek, jestem znany jako Fano, tak jak tam ktoś się ze mną widział. Jestem twórcą gier niezależnych i promotorem idei indie. Sam na koncie mam około 50 współtworzonych projektów, ale nie o tym dzisiaj mowa, więc przeskakujemy dalej. Moje wykształcenie jest stricte growe, że tak to określę. Mam licencjat techniczny z projektowania gier cyfrowych. W chwili obecnej jestem magistrantem, robię magistra z teorii projektowania gier cyfrowych. Oba w Wielkiej Brytanii, więc tutaj jestem tak jakby gościnnie. Tak jakbyś wyszło. Również się zajmuję... gościnnie wykładami, tak jak tutaj Państwa, a także organizuję takie małe, co się nazywa Zjazd Kursów Gier. Od 2 lat jest przy Poznań Game Arena, jako impreza towarzysząca. Zaczęło się 6 lat temu, mieliśmy 13 chłopa. Od jakichś 2 lat mam około 2000 uczestników. Więc to się rozrosło, więc takie małe eventy typu Gry Akademii ja bardzo miło wspominam, jako przeszłość. No ale nie będziemy dalej zakłócać. Taka jedna stricte informacja. Nie jestem z Marvela, nie jestem w jakikolwiek sposób powiązany. Zaznaczam to ze względu na to, że na zjeździe twórcą gier chciałem wystąpić w cosplayu Deadpoola. Cosplay się trochę zepsuł, więc musiałem improwizować. Ale Marvel no, nie chciał mieć nic ze mną do czynienia, bo mnie nie lubi. Więc zaznaczam, że nie jestem z Marvela, że nie było. No też cosplayuję różne inne rzeczy od lat, więc nie ciekawe. Więc o co chodzi w ogóle w tym wykładzie? Komiksy i gry współistnieją od wieków, możecie nie być tego świadomi, ale są to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo stare formy. Ale jednakże niedawno pojawiły się pewne powiązania między obydwoma, które powodują, że są to utwory doceniane przez szerokie grono. Współczuję tym osobom, które się spóźniają, bo dość dużo materiału trochę skipnął i nie jedno widzieli, kim jestem. Ale tak, główna idea za tym układem pochodzi od materiałów Scotta McClouda, to jest jeden z nauczycieli komiksu. I tutaj jest akurat wycinek z tego podręcznika, gdzie analizuję właśnie hieroglify jako pewnego rodzaju przekaz podobny do komiksu, tak? No ale czy tak jest prawda? No niektórzy historycy kłócą się, że na przykład Tapestry's Bikes, jest to takie jakby płótno o długości 70 metrów, jest zalążkiem komiksu. Ono opowiada historię, jak ten Romanowie sobie przyjechali, rozwalili Anglików i podbili cały kraj. No niby jest wszystko fajnie, spoko, tylko jest to jedno płótno, które się ciągnie przez 70 metrów, tak jak no, na egipskich hieroglifach, tak? Że cała opowieść jest czytana od jednego konkretnego kierunku do kolejnego i sobie jedziemy. Tutaj taka chwila przerwy, oder. Okej, możemy jechać dalej. Więc o co chodzi? Jako główne tak jakby gry wybrałem Walking Dead, Batman, a także Deadpoola. Jest to tylko kilka przykładów, które zrywa z formą kiepskich gier o superbohaterach, których mieliśmy pełno. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedykolwiek Nintendo 64 i grał w Supermana 64. Żałuję, współczuję, naprawdę. Raz najgorszy gier w historii? Brilliant. A dlaczego? Przecież dało się latać, bo się Supermanem. Genialna gra. No niestety, no technologicznie nie pociągnęło, ale nie do końca o to chodzi, tak? A więc no wszystko jest tak jakby tłumaczeniem, analizą, interpretacją rzeczy, które były w tym eseju. Więc co rozumiem poprzez udane? Mianowicie, czy grę można wyróżnić ze względu na jej popularność? Czy to była sprzedaż, oceny i rankingi, czy też na przykład oceny w niezależnej prasie, wzmianki? Nie chodzi mi o, wiecie, wielkie banery reklamowe, jak to jest w przypadku na przykład Batmana,
Tylko na przykład o pozytywne recenzje w prasie, która nie była aż tak przykupna, wpisy na blogach, social media i tak dalej. Czy też na przykład inspiracje oryginałem. Odwzorowanie komiksu, specyfikę i wyjątkowość postaci, czy też interakcje jak z komiksem. Dlaczego? Mianowicie problem jest tego typu, że wiele tytułów z pompą reklamujących się o komiksy, czy też postaci z komiksów jest niepowiązany z oryginałem, jak na przykład ten Superman 64, jedna z najgorszych gier w historii. Często te starają się być czymś, czym nie są. Niestety Nintendo 64, mimo że było w 3D, nie było zbyt genialną konsolą. Superman, no okej, mógł latać, ale to nie było to. Nie czuło się tej mocy bycia Supermanem. I to był no, dość duży problem. No ale jak wiemy, reklama nośnią handlu, więc wszystko i jakoś się sprzedaje. A co rozumiem przez pojęcie formy? No, tutaj, proszę Państwa, mamy trudność. Już. Mianowicie takie, co uznajemy za komiks. A co tym bardziej opiszemy jako jego formę. Mianowicie, główni nauczyciele komiks sami nie zgadzają się z sobą, czym ten komiks jest. I to jest problem definicyjny. Mianowicie, jeden twierdzi, że komiks jest czymś, albo czegoś innego. Inny twórca stwierdza, że nie, że komiks jest czymś innym, bez czegoś, co dany autor używa. Tutaj mamy przykład dwóch właśnie ojców komiksu. Oboje są bardzo wpływowi i bardzo kontrowersyjni. Will Eisen i właśnie Scott McCloud. I głównie na ich idei się będę opierać, ze względu na to, że ma największy sens, tak? Więc tak, żeby wam trochę przybliżyć. Czym naprawdę jest komiks? Czy to są tylko obrazki i chmurki, jako, wiecie, linie dialogowe, czy też może tylko jedno z nich? Tak jak było właśnie to Tape Street, gdzie były same obrazy, nie było linii dialogowych. A czasem jest założenie, że na przykład akcja rozgrywa się w nocy i widzimy tylko linie dialogowe bohaterów, nie widzimy samych bohaterów, bo to jest czarne. Tak? Czy chodzi o postacie, uniwersum, bądź też styl graficzny? Na przestrzeni lat na przykład postać Batmana zmieniała się wielokrotnie, klimatycznie i tak dalej, ale wszyscy wiemy, że to był Batman. Albo na przykład mamy postać Spidermana, który również przez różnych twórców był inaczej rysowany, była trochę inna fabuła, trochę miał inny charakter, ale wciąż to był była postać klasyfikowana jako Spiderman, tak? Więc czy chodzi o tą postać, o uniwersum, czy na przykład styl graficzny? Jak na przykład Watchmeni bardzo się wyróżniają jako właśnie graphic novel poprzez swój styl graficzny, tak? Czy istotna jest kolejność tych paneli, czy też na przykład ich rozmiar, ułożenie, wyznaczone pewne granice przez autora niedzielne, czy też można ingerować w ten komiks? Tutaj na przykład dla przykładu McCloud się kłóci, że na przykład film, jeżeli go byśmy zwolnili i opisali wszystkie linie dialogowe na poszczególnych slajdach, to byłby pewnego rodzaju wolną, tak jakby, proklamacją komiksu, tak? Bo mamy grafiki w odpowiedniej kolejności z linią dialogową. Dlaczego? No, mianowicie McCloud wychodzi od definicji Einsteina, że komiks to sequential art, tak? Że jest to sztuka, która jest ułożona w jakiejś tam kolejności, sekwencji. Rozwinął to właśnie do angielskiej definicji. Specjalnie nie chciałem jej tłumaczyć jako na slajdzie, żeby nie było, że jest jakiś błąd w prezentacji. Więc mamy definicję stricte angielską, pełną. Tutaj prawo jest właśnie dyskusja, jak on próbuje ją rozbudowywać i dlaczego dodaje kolejne rzeczy. Mianowicie ta definicja po polsku brzmiałaby jako zestawienie obrazowych, jako obrazków, bądź też graficznych treści w odpowiedniej kolejności z zamiarem przekazania pewnych informacji, bądź też, żeby wywołać pewnego rodzaju poruszenie artystyczne, estetyczne w widzu. I na przykład, no, po tą definicję bardzo pięknie klasyfikują się same słowa. Bo czym jest słowo pisane? Jest to graficzna reprezentacja liter, która jest ułożona w odpowiedniej kolejności, która ma odpowiednie przerwy, która ma zamiar pobudzić naszą wyobraźnię, przekazać nam pewną treść. No i co, tu z komiksem, no nie wiem, czy każdy by uznał pana Tadeusza za komiks. No mimo, że są tam te właśnie obrazki, jego litery i tak dalej. Więc, no był to tak jakby problem definicyjny, wciąż jest. Później McCloud to rozwinął, że ze względu na cyfryzację komiksu możliwy jest tak jakby nieskończony canvas, czy też na przykład dodanie przestrzeni Z w treści, ale odrzuca i interaktywność, i audio, czyli jakkolwiek, nie wiem, kontakt.
czym ja się całkowicie nie zgadzam, ze względu na to, że uważam, że jest to typowy problem MacLab-Scana. Mianowicie stosowanie kształtu i formy dawnej technologii, dawnych rozwiązań w nowej technologii, w nowych mediach. Czyli na przykład on stara się wytłumaczyć, że nie może być interaktywności, nie może być audio, nie może być, czegokolwiek wpływowego, nowego w medium komiksu, ponieważ zakłóca to nieprzerwany odbiór komiksu, tak? Jako treści. Bo w komiksie mamy, czytamy obrazki, teksty w kolejności, szybkości, nam odpowiednio dobrane, szczerze, że nawet przez autora komiksu, poprzez ich rozmiar, ułożenie i zakłócenia, które nam autor treści daje. Ale w formie interaktywnej to my decydujemy, jak szybko się przemieszczamy, jak szybko żądane akcje wykonujemy. I tu jest właśnie problem tak jakby autoryzmu. Kto jest autorem treści, kto jest autorem przekazu. My jako czytelnik, my jako widz, my jako gracz, czy też autor utworu. Więc jakie jest rozwiązanie? No rozwiązanie, musimy utwierdzić, jest takie boom komiksowe. Użycie komiksowych paneli w różny sposób. Jak na przykład przedstawienie opowieści, perspektyw, bądź też rozgrywki. Użycie superbohaterów jako po prostu postaci na licencję wizerunek, nie wiem, mechanika. Przykładowo, jeżeli mam figurkę Spidermana, tak? Czy jest to wciąż tak jakby postać z komiksu, ten Spider-Man? No nie jest on w komiksie, jest poza komiksem, ale my go kojarzymy z treści komiksu, z uniwersum komiksu. Więc w pewien sposób no, wykorzystuję tutaj zarys właśnie licencji. I też bardzo rzadko była próba stworzenia stricte komiksowych gier, jak Comic Zone. Przedstawił Państwu je nagranie, stąd też były te problemy drobne z audio. Więc przykład. Walking Dead. Ktoś kojarzy? Są osoby, które kojarzą, no to pięknie. Walking Dead jest komiksem amerykańskim, pewnego twórcy, bez nazw, żeby nie było, ze względu na to, że niektóre osoby, jak Adrian Chmielarz, twierdzą, że ten twórca nie zna się na rzeczy i nie umie tworzyć komiksów. Było to w bardzo fajnym wywiadzie w gazecie i mi pomogło. I Adrian Chmielarz ma pewnego rodzaju rację, gdyż on zrywa z zasadami, mianowicie takimi, cały czas powiela ten sam jeden motyw, mianowicie nie wiem, czego się spodziewać na kolejnej stronie. Bo w każdej chwili zombiak może przyjść, zaatakować, zabić jedną z głównych postaci. Potem cała fabuła się zmienia, bo ta główna postać już nie żyje, jest ktoś inny główną postacią. Ale ten wątek się powtarza. Jeżeli Państwo oglądali chociażby Kaboom serial, to wiedzą, że no takie, że główne postaci po prostu giną po kolei i są wstawiane kolejne, które przetwarzają ten sam wątek. Jest cały czas mielony sam. W grze wideo jest to również obecne. Ale główna treść gry wideo jest zupełnie inna. Mamy obiekt takiego zainteresowany, Clementine, małą dziewczynkę, która się boi, jest przerażona i mamy wiele ciekawych treści. Na przykład mamy Clementine obok siebie, ktoś nas atakuje, jesteśmy w stanie się obronić i tą postać dobić, zabijając ją widłami. 75% graczy tego nie zrobiło, argumentując, że nie mogli tego zrobić, bo była przy nich Clementine, mała dziewczynka, NPC, słuszna inteligencja, postać nie żyjąca, nie myśląca, nie odczuwająca niczego, a oni moralnie nie byli w stanie tego uczynić. Ze względu na obecność dziewczynki, Clementine, dla której jest cała fabuła właśnie gry wideo. Batman. Tu jest bardzo ciekawy wątek. Miałem się, Batman jest bardzo, bardzo, bardzo stary. To jest jeden z oryginalnych komiksów, tak? Jeżeli jesteście w stanie zauważyć, u góry mam zeppeliny w komiksie. Zeppeliny zostały wycofane w późnych latach 30. z użytku jako zbyt niebezpieczne, więc wiecie, jakie to jest stare. I był w pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych serial. Żeby wam trochę przybliżyć, jaki to jest genialny serial, ze względu nie na treści, nie wiem, aktorskie, tylko odwzorowanie komiksu, takie przybliżenie damy. Patrzmy na twarz. Ta sama fryzura, ta sama maska, zaokrąglenia policzku wszystkiego. U Batmana płaska twarz, zero emocji. Strój też, no jak najbardziej typowy. Więc wiecie, to jak oglądacie czasem film, nie wiem, z Halloween, że jest jakieś śmieszne ciuchy i tak dalej, to to jest prawdziwy Batman. To nie jest wersja Nolana, która jest hardcore, w ogóle odpisowane, Wojownik Przyszłości 2000, tak? Tylko jest to no, ten prawdziwy, fajny Batman. Ale też tu jest właśnie ten rozwój postaci na przestrzeni lat, że na początku, no, ze względu na ograniczenia druku, postacie były dość ciekawe. Prezentowane, na przykład nie wiem, czy ktoś wie, że na oryginalnej układce, kiedy po raz pierwszy Wolverine został przedstawiony, on miał różowe ciuchy. Tam widziałem, że kolega aż strzymał się od jedzenia kanapki. To był niezły szok dla niego zapewne. Ale tak, na przestrzeni lat chociażby Batman no, stał się bardziej takim mocarnym, nowocześnionym
tworem ze względu na postęp technologiczny w tej kulturze. I to też zostało zdzierżawione w grach, mały ten sam screen z samego początku, gdzie jest to no, całkowity badass, który walczy z przestępczością, tak? No ale dlaczego by mamy być tacy poważni? Why so serious? Tak? Bądźmy tak bardziej klasyczni, dajmy sobie małego klapa w twarz, odpocznijmy, zrelaksujmy się, no bo w końcu kto powiedział, że to, co my teraz tutaj robimy, jest rzeczywiste? Niech ktoś mi udowodni, że jest to świat rzeczywisty, że to nie jest wyimaginowane przez kogoś, na przykład jedną z pań w publice, tak, że my tu jesteśmy tylko ludźmi. Proszę nam udowodnić. No Max Payne przez całą grę myślał, że jest w świecie rzeczywistym, na końcu się okazuje, że on jest w komiksie. Tak? Że sam doczytuje, że jest w graphic novel i to jest wielki szok dla niego, który przeżywał, mimo że on nie był w graphic novel, on był w grze wideo. Video game, tak? I tutaj mam teraz kilka, jeżeli można tam prosić, żeby audio włączyć, kilka filmików, bo czasu mi zostało, no w sumie więcej niż się spodziewałem, ale dzięki temu, że szybko przeskoczyłem, mogę wam pokazać filmiki, plus ewentualnie jakieś pytania, więc to będzie bardzo genialne. Nie wiem, czy mówię za szybko, czy za wolno, ale to już chyba raczej nie ma znaczenia, bo prezentacja się właśnie kończy. Poczekaj, tylko znajdę tą wtyczkę, gdzieś tutaj była. No takie kabum, gdzie jest teraz wtyczka audio? O, znalazłem, przepraszam. Ok, wtyczka audio jest. Prezentacja skończona. Jest? Ok. Więc najpierw. No ok, coś tam brzęczy, pobrzęczy, ale zobaczymy, jak to będzie z audio. Jest dobrze. Ok. Tutaj przykład takiej średniej gry. Mamy Hulka. No, Hulk co robi? Robi wielkie boom, rozwala wszystko na swojej drodze. Niby to wygląda fajnie, spoko, możemy skakać, jesteśmy więksi niż wszyscy inni, niszczymy otoczenie. No jest fajnie, jest pewnego rodzaju przyjemność z gry, no ale gra no, jest w pewnym sensie no, dość ograniczona treściowo, jak widzimy. No nie wydaje się to zbyt świat rzeczywisty, taki w tym Hulk był w komiksie, gdzie no ludzie no, z przerażeniem uciekali przed nim, bo był duży, zielony, skakał, niszczył pojazdy i Bóg wie co jeszcze. Ale wraz z postępem technologii mamy na przykład The Amazing Spider-Man. Gierka genialna, wzorująca się na Spider-Manie 2, grze wideo z PlayStation, gdzie co jest głównym elementem wyróżniającym Spider-Mana ze wszystkich superbohaterów? Jest mi ktoś w stanie powiedzieć? Pracuje zawsze sam. No nie do końca, ale taka bardziej jego cecha, stricte Spider-Man. Avengersi chociażby. Ale okej, okay, nie wnikałem w uniwersji. Ale co wyróżnia Spider-Mana? Zawsze jest pokazywany na budynkach. Okej, okay, na budynkach. A jak się przemieszcza z budynków? Pajęczyna. Pajęczyna, więc co robimy głównie w tej grze? Skaczamy pajęczyn. Uuu, lecimy! I... Lecimy i wyszeliwujemy. Nie pytajcie się mnie, jakiego budynku chwycił, ale lecimy. To jest istotne, tak? Jest fan. Lecimy tuż nad ziemią. Skaczemy. Bohater krzyczy, tak? Możemy tuż nad budynkami przylecieć. Możemy się, nie wiem, zahaczyć, przeskakiwać, biec po ścianie. Wszystko. Nawet jesteśmy w stanie skoczyć na głupi autobus i po nim się przebiec. Co zaraz zostanie pokazane. Z tego co pamiętam. O, i biegniemy po autobusie. Jest fan! Jesteśmy Spider-Manem! Przeskakujemy sobie, biegniemy tak jak w filmikach i jest fan, jest frajda. Tak? Większość osób miała gdzieś fabułę, po prostu sobie biegała jak Spider-Man. No ale co jest fajnego w tym wszystkim? No mianowicie to, że na przykład niektóre postacie, jak Deadpool, one łamią tak jakby czwartą ścianę. Czy ktoś wie, czym jest czwarta ściana w grach wideo? Proszę bardzo. To jest ta ściana, która z nas oddziela od gry. Tak. Czyli, że ten Deadpool, jak przełamuje tą czwartą ścianę, to on się zwraca bezpośrednio do nas. Okej. Okay. Genialne. I to na przykład Deadpool robi w komiksach. On się zwraca do czytelnika, komentując coś, po prostu nam w twarz. Na przykład tutaj mamy taką sytuację przez walki z bossem. Uwaga! Stop dropping my camera, player! I tyle, po prostu
jest wrażenie jak zwykle, o, wielka eksplozja, to kamera musi paść, bo bohater został odrzucony. I bohater wstaje i nas pierwsza, dlaczego my opuściliśmy tą durną kamerę? To było bardzo drugie urządzenie. Dlaczego my ją opuściliśmy i się nie wiem, nie postaraliśmy o to, żeby ją utrzymać, tak? Po prostu robi sobie z nas żarty i to jest typowy Deadpool, dlatego ta gra jest fajna. Fani Deadpoola wychwalają ją, niestety inni twórcy uważają, o, że to są tanie żarty. No niestety, no Deadpool jest tanim charakterem i to są jego linie. Jednakże, tak jak wspominałem, jest też forma komiksu. Mianowicie, tutaj mamy taką gierkę, Framed, więc mamy, tak jak w komiksie, mamy panele prezentujące pewną historię, tak? Czytamy standardowo, komiksowo, od góry, w prawo i w dół. Nie jest to właśnie to zastosowanie Infinite Canvas, Z-Axis, wspomniane przez McClouda, tak? Zginęliśmy. No i co możemy w tym wypadku zrobić? Zamienić kolejność. Zamienić kolejność. Okej. Jest to interaktywne, więc możemy to zrobić. Wielka rzecz, tak, ale na przykład jeżeli teraz no, coraz częściej się mówi, że no, czytniki jak Kindle, tablety mają wyprzeć takie formy papierowe, no to na przykład prezentacja komiksu w ten sposób, gdzie grać w pewien sposób ma wpływ na fabułę gry, poprzez takie rozgałęzianie, jak jest na przykład w grach RPG, no myślę, że byłoby naprawdę grywalnym i ciekawym konceptem, żeby podtrzymać ten gatunek przy życiu. Ostatnim pomysłem, który chciałem wam zaprezentować, jest stricte przeniesienie komiksu na grę komputerową. Kwestia jest tego typu, że jest to bardzo stara gra z bardzo starej konsoli, Sega Genesis, praktycznie nieznana w Polsce, gdzie jesteśmy takim twórcą komiksu i właśnie tym takim hipisco, blondynem i zostajemy przeniesieni w świat komiksu, więc mamy panele. W każdym panelu jest odpowiedziana trochę alternatywna historia, chmurki, linii drogowe i przemieszczamy się między panelami. I tutaj główny nasz przeciwnik, co robi? Chce nas zatrzymać w świecie w świecie nierzeczywistym, w komiksie, w tym wypadku akurat w grze wirtualnej, ale chodzi o komiks, żeby samemu stać się człowiekiem z krwi i kości. Dlatego też przeszkadza nam i dorysowuje nam kolejnych przeciwników, próbując zakłócić nasz postęp w grze wideo. Gra była strasznie trudna. Jeżeli się opanowało, przejście zajmowało tylko pół godziny. Żeby ją opanować, trzeba było spędzić 30. Jeżeli ktoś chce, to w Polsce, w różnych miastach, przy różnych okazjach są stanowiska retro. Jeżeli się spytacie, mają Sega Genesis, mają tą grę, można pograć, można spróbować swoich sił. Jest to naprawdę no, ciekawy koncept. Nie wiem, czy Państwo mają jakieś pytania, czy też nie, ale to w sumie wszystko, co chciałem pokazać, ja tak jakby. Więc dziękuję za uwagę i nie wiem, proszę następnego prelegenta, o ile jest na sali, żeby mógł się przygotować. Tak? Ma ktoś, czy też nie? Jestem przyzwyczajony, że nie, więc to nie jest mogę zapytać, czy jest to do końca związane. Co sądzisz o kierunku rozwoju komiksu? W sensie chodzi ci jako digital comics, comics Z, czy comics jako comics? Comics jako comics, no i... No, comics jako comics, no musi się dostosować, bo niestety koszty druku idą w górę. Ilość zakupionych sztuk idzie w dół, więc trzeba albo tworzyć dział pokroju Watchmenów, że masz całą grubą opowieść, tą graphic novel, że jest to warte wydania pieniędzy, zakup, dostać naprawdę dużą opowieść. Albo no, przynieść się formy alternatywne, tak? Tak jak wiele no, niezależnych lokalnych gazet na przykład przyniosło się w świat cyfrowy tylko po to, żeby utrzymać koszta, żeby móc dalej istnieć na rynku i zapewniać lepsze no, materiały niż
monolity korporacyjne. To niestety przyszłość wygląda, proszę Państwa, tak, że Orwell miał rację i wszyscy niedługo będziemy żyli w cyberpunku. Z wielkimi korporacjami, które biorą nam umysły, z virtual reality idzie do przodu, z Oculus Riftem i no, jest to wizja, nie to, że już tak odległa i się wydawała w latach 80., tylko jak najbardziej zaraz za rogiem. W jakim stopniu te żarty, które pojawiają się w grze Deadpool, tematyzują jakby to, że ta gra pochodzi z komiksu? Czyli ile tych żartów opiera się na źródle komiksowym, a ile z nich dotyczy raczej tego, że mamy do czynienia z grą i prześmiewcze są żarty z... Znaczy, twórcy zadbali o to, żeby fani Deadpoola czuli, że grają Deadpoolem. W sensie on robi żarty od samego początku do końca, dyskutuje sam z sobą, swoją dobrą i zmorczną stroną, komentuje praktycznie wszystkie akcje przez gracza. Są cycuszki, krzyczy, cycuszki! Są wybuchy, krzyczy, wybuchy! Jest to praktycznie non-stop przez całą grę. Wielu osobom to się po prostu nudzi. Bo jest ono powtarzalne i tak dalej, no ale jest to Deadpool. Tak, chodzi mi o to, że ten żart z kamerą na przykład, to był żart z medium gier komputerowych. Tak. W taki sposób pokazuje się w komputerze. Tak, i jest ono w kilku miejscach, takie wyraźne przerwanie czterech ścian. Ale też no, w komiksie Deadpool nie robi tego aż tak często, ze względu na to, że inaczej nie można byłoby przeczytać tego komiksu od początku do końca, bo on cały czas by się zwracał w stronę czytelnika, bądź też gracza. Ale są no, po prostu momenty, żeby właśnie zwrócić się, żeby przełamać tą czwartą ścianę. Tutaj nie wiem, najlepszym przykładem w tym kontekście byłby Metal Gear Solid, który akurat przeszedł drugą drogę. Na zasadzie z gry wideo powstał komiks. Tak? I nie wiem, czy ktoś z Państwa grał w Metal Gear Solid i próbował walczyć z Mantisem. Tak. Kto z Was pokonał Mantisa? Za pierwszym razem. Mianowicie, Mantis to był przeciwnik, który chwalił się tym, że czyta graczowi w myślach. Co robił? Odczytywał po prostu wszystkie, jak próbowaliśmy grać i nie dał się go pokonać. Co ciekawsze, Mantis też zarzucał nam tekstami na zasadzie naszych decyzji moralnych, bo odczytywał je z save'ów gry, które mieliśmy w ważnych punktach i nas krytykował. Ha, mówisz zabić tego, a mnie nie potrafisz? Co trzeba było zrobić? Przełamać tą czwartą ścianę, wyciągnąć kontroler z pierwszego portu, podłączyć do dowolnego innego portu, żeby móc go pokonać, bo on wtedy głupiał. Jak to? Nie jestem w stanie czytać, co ich myśla. I wtedy my go wyśmiewaliśmy i go rozwalaliśmy bardzo szybko. A w innym momencie, serii Metal Gear Solid, jest na zasadzie takiej, mamy polecenie bardzo proste. Włącz tą konsolę. Nawet nie chcę mówić, ile graczy to zrobiło i straciło save z jakichś 2 godzin gry, nie? Ale to side note, jeżeli ktoś chce porozmawiać, pośmiać się, zapraszam na zewnątrz, nie chcę po prostu tutaj zakłócać porządku dziennego, bo już jest czas na następny wykład. Dobrze, dziękuję bardzo.